witajcie po dłuższej przerwie. No chwilę mnie nie było, ale w sumie nie o tym chciałam mówić na samym początku. Na początek chciałam Wam bardzo mocno podziękować, że pomimo mojej nieobecności ten kanał urósł w siłę, za co jestem Wam bardzo ogromnie wdzięczna, ponieważ niedawno wybiło nam 800 subskrypcji. Wow, super, dzięki wielkie, cieszę się, że wam moje treści Wam się podobają, że jest Was coraz więcej, no i mam nadzieję, że to się utrzyma, że będzie nas jak najwięcej. Kurczę, gromadźmy te kreatywne dusze, polecajcie, subskrybujcie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Czym się dzisiaj zajmiemy? Cóż, w przyszłym tygodniu są walentynki. I choć wiem, że ten dzień ma tyle samo zwolenników, jak i przeciwników, ale też znajduje się grupa, która ma to totalnie w nosie, no ale uważam, że każda okazja tak naprawdę jest dobra, żeby zrobić coś miłego dla swojej bliskiej osoby. I Wam pokażę, jak zrobić bardzo prosty, drobny, symboliczny wręcz upominek w 2 minuty. Dzisiaj Wam pokażę, co można wykonać z babeczki, bez czegokolwiek innego słodkiego, co będzie ładnie samo wyglądało. Spójrzcie na te maliny. Cudo. Z patyczka do szaszłyków i z kawałka papieru. Domyślacie się, o co chodzi? Jeżeli tak, to fajnie, super, to gratuluję. Niezależnie od tego, czy się domyślacie, o co chodzi, czy nie, zabieramy się do pracy. Lecimy. Jak ja się odzwyczajam od gadania do kamery, swoją drogą. Matko jedyno. No cóż. W mojej nieobecności ten kanał... Chciałam Wam na początek podziękować. Przestań klaskać. No dobra, no ale skoro mam krzywy ten... Jak to się zowie? A, krzywy tło. W ogóle to jest pełna profeska, zobaczcie. Na regale! Tam jest skrzynka, która to podtrzymuje.